Chór dziecięcy miasta Łodzi śpiewa na wszystkich uroczystościach miejskich, ale również występuje na uroczystościach krajowych. Na przykład występowaliśmy w Muzeum POLIN na rocznicy powstania w getcie warszawskim. Występowaliśmy w Chełmie nad Nerem, dawnym obozie Kunhof. Występujemy na stacji Radekast w Łodzi, Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Trzymamy się blisko z gminą wyznaniową żydowską, ale ponieważ jesteśmy miastem czterech kultur i chórem czterech kultur, śpiewamy także w języku rosyjskim, niemieckim i oczywiście mamy bogaty repertuar, tak klasyczny jak sakralny, w języku polskim. Buzia do O, śpiewamy A. Trzy, i. Moja, moja, staramy się rozbudzać w dzieciach ich muzyczne pasje, ich ciekawość świata, ciekawość sztuki, z jaką mogą mieć styczność śpiewając w naszym chórze. Wprowadzamy je w świat tej muzycznej, artystycznej magii, a ponieważ są to dzieciaki niesłychanie wrażliwe, udaje im się to i mamy z tego wielką, wielką satysfakcję. Ale blider, to ale musi być, jak to muzycy mówią, detaché, czyli odcięte i ustawione od nowa. Z dziecięcym chórem miasta Łodzi zetknęłam się kilka lat temu i przyznam, że dzieci mnie zauroczyły. Z przyjemnością udostępniamy im scenę naszego teatru, bo koncerty, które się tutaj odbywają, cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Dzieci śpiewają z wielkim zaangażowaniem, z wielką pasją. Przyznam, że myślę, że polubiły naszą scenę, bo czują się na tej scenie jak dorośli artyści. I bardzo się cieszę, że są takie dzieci, które kochają muzykę, bo myślę, że to jest narybek dla naszego teatru. Jest to wspaniała grupa młodzieży pod fantastycznym kierownictwem. Wielokrotnie występowali w naszym tutaj muzeum. Było to bardzo wzruszające zarówno dla obywateli żydowskich, jak i dla nas. Bardzo warto z nimi się zapoznać. Miasta Łodzi brał wielokrotnie udział w wydarzeniach kulturalnych, jak i obchodach rocznicowych, ważnych dla złożonej historii naszego miasta i odradzającej się już społeczności żydowskiej w Łodzi. Dzieci churalne poprzez repertuar poznają historię i kulturę żydowską, a nasza społeczność dzięki utworom śpiewanym przez chór poznaje piękno zanikającego już języka jidysz. Chór dziecięcy miasta Łodzi to jeden z tych zespołów, które trzeba przede wszystkim usłyszeć. Trzeba też zobaczyć, spędzić z nimi trochę czasu, wtedy w zasadzie wszystkie pytania, wątpliwości znikają. To zespół, który doskonale promuje dwie główne rzeczy. Łódź jako miasto, pełne dzieci, które chcą kontaktować się ze sztuką i mają do tego talent, ale również promuje w sposób niezwykle ciekawy oddanie, zaangażowanie, taką zwykłą pracowitość i wspólną zabawę toczącą się ze sztuką. To doskonała wizytówka Łodzi, w której
tworzą nie tylko profesjonalni artyści, ale doskonale też tworzą młodzi mieszkańcy tego miasta. Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana współpracuje z chórem dziecięcym miasta Łodzi od wielu lat. Współpraca układa się bardzo dobrze. Zorganizowaliśmy razem kilka przepięknych koncertów, przepięknych wydarzeń, między innymi niezwykle wzruszające wydarzenia i koncerty w ramach obchodów likwidacji getta, gdzie na stacji Radegast młode dzieciaki przepięknie, z wielką wrażliwością śpiewają pieśni w języku jidysz czy w języku polskim, przede wszystkim dla ocalałych. אני מזמין אתכם להיפגש עם המקהלה המדהימה הזאת. אני כרגע סיימתי מפגש עם תלמידי בית הספר באירוע מדהים. אני חושב שמה שנעשה כאן זה דבר יוצא דופן מיוחד במינו. אני מאוד מקווה שהמקהלה הזאת תמשיך לפעול בכל העוצמה. אני גם מקווה יום אחד שנוכל גם לפגוש אותם בישראל. ואני מאוד מאוד מודה להם על שיתוף הפעולה הנפלא. Kiedy oni przyjdą tutaj, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Dlatego jest taka fajna i bardzo sympatyczna impreza. Występ takiego chóru to jest coś, co na pewno trzeba zobaczyć, bo wrażenia są nieziemskie. Dzieci śpiewają naprawdę fenomenalnie. Jest tam tak dużo młodych, zdolnych ludzi, że trudno sobie to wyobrazić. Naprawdę śpiewają wspaniale. Jesteśmy stowarzyszeniem, które bazuje na dochodach z naszych składek członkowskich oraz z darowizn. Nie mamy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, sami się finansujemy. Pomimo takiej nazwy, Chór Dziecięcy Miasta Łodzi, nie jesteśmy w żaden sposób związani z miastem, oprócz honorowego patronatu naszej pani prezydent. Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem. Film powstał dzięki wsparciu finansowemu Klubu Rotary Łódź. Wspieramy inicjatywy lokalne, skierujemy naszą pomoc do środowisk potrzebujących, ale również dla młodzieży i dzieci zdolnych, utalentowanych, wspierających ich umiejętności.